Policjanci byli zmuszeni użyć broni palnej. Jak do tego doszło? Policjanci dokonywali przeszukania w miejscu zamieszkania na terenie Lubomina i podczas tego przeszukania ujawnili narkotyki. W tym momencie zostali zaatakowani przez lokatorów tego mieszkania, którzy użyli ostrych narzędzi, noży. Jeden z policjantów został raniony w rękę oraz miał ciętą bluzę w okolicy klatki piersiowej. To go w sumie uchroniło od poważniejszych obrażeń. W związku z czym policjanci byli zmuszeni do użycia broni palnej w celu odparcia bezpośredniego ataku na życie i zdrowie.